Cześć, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, na samym początku chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za zostawione prawie 10 tysięcy łapek pod ostatnim odcinkiem Schowanego. Jest to dla mnie wyraźny znak, że trzeba coraz więcej tego typu materiałów nagrywać na kanał, więc umówmy się, jeżeli zostawicie pod tym odcinkiem jeszcze dzisiaj 8 tysięcy łapek w górę, jutro wjeżdża nowy odcinek Schowanego Kapusia. Ale zanim przejdziemy do całej zabawy, w tym oto momencie wyświetlają nam się trzy szczęśliwe osoby, które wygrały Starter Pack. Ja wam mordeczki bardzo serdecznie gratuluję, odezwijcie się do mnie na gamingwithfarel@gmail.com. A my kontynuujemy serię z nagrodami. Jeżeli chcecie wygrać Starter Pack albo 20 zł PSC, wystarczy, że wpiszecie kod Farel w sklepie Fortnite. Więc koniecznie sprawdźcie, czy macie kod w sklepie wpisany, ponieważ ostatnio zaobserwowałem spore spadki aktywności na kodziku. Ale standardowo co 2 tygodnie kod się automatycznie resetuje, dlatego ja wam o tym przypominam. No i co najważniejsze, zostawiajcie łapeczki w górę i subskrybujcie kanał, ponieważ takie tryby będą się pojawiały coraz częściej. A jeżeli chciałbyś wziąć udział w odcinku Chowanego, dołącz do mojego Discorda, do którego link znajdziesz w opisie. Ja już teraz nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Partnerem filmu jest footballteam.pl, darmowa gra przeglądarkowa w formie menadżera piłkarskiego. Codziennie czeka na ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w rolę piłkarza. Trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki. Ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną 15 osób i będziemy bawili się Chowanego w tajnej amerykańskiej bazie wojskowej w strefie 51. To dopiero będzie odcinek. Moi drodzy, bawimy się w zdradzieckiego Chowanego, więc bądźcie gotowi na pytania od Farela, które prawdopodobnie uratują wam życie. Więc moi drodzy, chodźcie teraz wszyscy do mnie. Wszyscy w kółko, w kółko, w kółko. I proszę. Wylądowali na Merkury, dobra. XD. Kto? Chodźcie, schodzimy niżej. Ej, nie sądziłem, że tutaj jest statek kosmiczny. Wow, UFO. Ale kozak. Dobra, wbijacie do budynku i się chowacie, a ja szukam za 2 minuty. Nie zapomnijcie sprawdzić, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Ja dziękuję moim wszystkim wspierającym. Serduszko dla was. Kocham was po prostu. I tyle. Przekozackie są te po prostu spotki kosmiczne. Ej, w ogóle ludzie są mega kreatywni, żeby coś takiego wymyślać. Kochani, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Zdradzieckiego Chowanego z widzami, zostawcie pod tym filmem, jeszcze dzisiaj najlepiej, 8 tysięcy łapek w górę, a jutro wjeżdża kolejny odcinek. Umówmy się, co? Ja wbijam do strefy 51. Nie wiem, co mnie tam czeka. Jeszcze nie byłem na tej mapie, ale ponoć jest przekozacka. Wow! Wow! Jaki statek kosmiczny! Ja dziękuję. To jest coś przegiętego. No, kto taki coś może po prostu zrobić? Dzień dobry, proszę pana, halo! Proszę się odwrócić. Panie, pustynna burza. Tutaj jestem, halo. Słyszymy pan? Nie no, ja muszę podejść do niego z drugiej strony. Gościu, nie udawaj, że mnie nie słyszysz. Słyszysz mnie? No, to czego udajesz, że mnie nie słyszysz? Słuchaj, kumplu, pytanko do ciebie na szybko. Grałeś kiedyś w Simon Movie? Grałeś w Simon Movie? Okej, okay. To tego Farel mówi, podnieś to. Okej, okay. I idzie ze mną. Let's go. Pomożesz mi znaleźć jakąś osobę. Chodź, panie pustynna burza, czy jak pan się tam nazywa. Wow, okej, okay. Wejdź tam do środka. Farel mówi, wejdź tam do środka. Dobra, skleił, skleił. Już myślałem, że będzie strzelane ze spustu. Co? Tam siaku był? Szaku! Szaku, słyszysz mnie? No. Stary, ja tam strzeliłem dla pały, żeby tam poszedł, a ty tam byłeś! Specjalnie tak przy drzwiach stanąłem, byś nie wszedł. Nie wierzę! Po prostu w to nie wierzę! O Boże, co tu się dzieje? Zostawcie łapkę. Dobra, panie pustynna burza, czy jak tam pan? Panie burza, chodź ze mną. Idziesz dalej, masz jeszcze szansę przeżyć, okej. Okay. Będziesz moim wysłannikiem dalej, dobra. Zobaczmy. Panie pustynna burza, wejdź tam. Nie było? Farel mówi, mordo. Aj, widzisz, złapałem cię. O, dzień dobry, kolejna koleżanka, hejka. Płaczesz już? Moja droga, słuchaj, nie płacz. Chcesz przeżyć w tym odcinku i wygrać te 1000 fałdolców?
To masz 30 sekund, żeby kogoś znaleźć. Ja biegnę za tobą. Lecisz! Go! Go, 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 go! Wskaż mi kogoś, gdzie jest ktoś schowany, no. No. Jestem ciekaw. Mówiłaś, że coś wiesz. Ale coś mi się wydaje, że ty chyba nie wiesz. No. O! Jest ktoś tutaj? Poczekaj, proszę. Poczekaj, poczekaj, ja pierwszy wychodzę. Poczekaj. Nie pchaj się. Okej. Okay. Masz za to dodatkowe 5 sekund. Bo cię zblokowałem. Okej, okay, lecimy dalej. 4, 3, 2, 1. Łyba, niestety, przyjacielu, mój drogi, kochaniutki, nie dałeś rady nikogo znaleźć. Chciałeś mnie po prostu, mi się wydaje, oszukać. Bo powiedziałeś, że wiesz, gdzie kto jest, a nie wiedziałeś tak naprawdę. Moi drodzy, tu w ogóle jakiś Transformers na pace? Dzień dobry. Ej, ale tu są kryjówki, czemu ja się nie chowam? Ej, ja bym też chciał się kiedyś w końcu pochować u kogoś na odcinku. W takim razie powiem wam tak, widzowie, że chyba to było na tyle z tego piętra w strefie 51 w tajnej amerykańskiej bazie wojskowej, a my się udajemy teraz na dół. Wolf Groźny, mówiłem przyjacielu, że się nie przemieszczamy. Ile tu jest par drzwi do przeszukania? Dobra, na razie na górę nie idziemy. Przeszukajmy ty pierw piętro na dole. Kolejne drzwiczki, pewnie do góry prowadzą. Tak, prowadzą do góry i... Research and Development, okej. Wow-wee! Wow-wee! Ja myślałem, że ktoś tutaj się tłucze, bo ktoś się przemieszcza. Ej, jakie roboty fantastyczne. A tutaj po prostu ta chyba kulka. Dobra, tylko nie ma. Nie no, ktoś normalnie żywcem mnie tu troluje. Gierkę. Szymon, Katarzyn, niestety mordo. To nie była kryjówka. To nie była kryjówka, to był bejcik taki. Powtarzałem, że się nie przemieszczamy. Ło! Dzień dobry, hejka. Mój drogi przyjacielu, jeżeli znajdziesz drogę, jak stąd się wydostać, to ocalę ci życie. No, dawaj. Szukaj drogi do wydostania się stąd. No, pokaż mi, jak się stąd wydostać. O! Dobrze ci poszło. Udało ci się. Czekaj, teraz ja się nie mogę wydostać. Chodź ze mną. I leć ze mną tędy. Wracamy się jeszcze raz. Kiedy wylądujemy, przyjacielu, masz 20 sekund od zejścia na dół wskazać mi, gdzie kto się schował. Dobra? Za mną. Mordo. Kosmici go chyba porwali, wiesz? Kosmici go porwali? Dobra. Szkoda, mordeczko. Myślałem, że ze mną idziesz, ale jednak cię kosmici porwali. Dobra, trudno. Idziemy dalej. To ty byłeś? To ty? Wypuścili cię? Co ci zrobili? Powiedz, pokaż. Gdzie ci coś zrobili? O Jezu. Nie patrzcie na to, jeżeli nie macie 16 lat, minią. Idziemy. Chodź, przyjacielu. Musimy ci teraz jakoś... Ej! Jesteś w potrzasku. Farel mówi, podnieś tę broń i chroń mnie przed kosmitami. Let's go. Szukamy kogoś. Następnej osoby. Lecisz. No okej. Okay. Ty wiesz dobrze chyba, nie? Gdzie ktoś się schował? Tu. O, proszę panią! Jakie... z uszka! Proszę stąd wyjść. To mi się wydaje, że to jest skin Pirożela. Proszę wyjść. Proszę wyjść. I teraz. Ty dzięki temu odzyskujesz wolność. A ty masz 30 sekund, żeby kogoś znaleźć. No jestem ciekaw, czy ten taki diabelski aniołek wie, gdzie ktoś się schował. Dobra, wskaż mi drogę, gdzie kto jest. Masz jeszcze dosłownie 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, jest! Wow! Brawo, brawo! Brawo, brawo! Teraz, moi drodzy, obydwoje! Dla ciebie brawa, dokładnie tak. Zmieściłeś się w czasie, a ty po prostu giniesz. Idziemy stąd. Za mną. Okej, mój drogi przyjacielu. Ja zwracam ci wolność, idź się chowaj dalej. Mam nadzieję, że ci już nie spotkam. Go, 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 go! Okej, też cię lowiam.
Jak mi miło teraz. Okej, moi kochani, lecimy dalej szukać oponentów. Tutaj 200 IQ było zagrane, ale czekajcie, czy to nikogo nie było? Jakim cudem Pirożel cię nie sprzedał? Powiedz mi. Przed chwilą to był Pirożel. Widział cię? Widział. Nie widział cię? To on chyba ślepy. Dobra, wychodzisz. Idziesz ze mną. Idziesz ze mną. Grałeś w Simon Movie? Podnieś to. Okej. Rozumiem, rozumiem. Zrobimy inaczej. Idziesz ze mną i po prostu musisz kogoś zaciupać z killoffa. Wtedy odzyskujesz wolność, dobra? Chodź. Za mną. Farel mówi, chodź za mną. Dobrze, dobrze. Kurde. 200 IQ. Czy można to jakoś wskoczyć? Dobra, idź pierwszy, dobra. Farel mówi, idź pierwszy. A, dobra, dobra. O, jest jakiś tutaj oponencik. Dobra, musisz wejść i go zabić, wtedy przeżyjesz. Let's go. No, elfie, walcz z nim. Ale rzeźnia, ale rzeźnia. Brawo, Bakuś Adi, brawo, brawo. Jesteś wolnym człowiekiem. Uciekaj, uciekaj. Nie no, ja już nie mam pojęcia, gdzie mogą oni być. W ogóle, jakiemuś oponentowi dałem mój skar. No i on go zabrał. On chodzi teraz z bronią. Jeden jest uzbrojony, więc uważajcie. Wow! Tutaj mnie jeszcze nie było. Co to za monitorki? Proszę państwa, co tutaj się... Ej. Jakieś tajne laboratorium i nikt nie zamknął drzwi za tyłkiem. Czy ktoś tutaj się skrył, czy to jest tylko... O, o, o. Nie no, bait. A tutaj... Główka pracuje, bejcik, drzwi otwarte, niech Farel szuka. Okej, teraz idziemy zrobić sobie rezonans. Nikogo nie ma. Nikogo nie ma? O, ktoś tam klaska. Tylko gdzie tu ten ziomek jest? Halo, halo, proszę pana. Ej, czemu nie mogę to wskoczyć? No właśnie. Drogi Pirożelku, co ja mam z tobą zrobić? Ty już jedną szansę miałeś i tobie dam chyba jeszcze jedną. Czy ty masz mojego skara? Nie masz? Okej, okay, no to chodź, chodź za mną. Wyjdźmy pierw stąd. Okej, okay. Dam ci drugą szansę. Ostatnio ci bardzo łatwo poszło. Teraz będzie troszeczkę ciężej. Masz 30 sekund, żeby kogoś zabić kilofem. Wszyscy, którzy mnie słyszą... Wow. Nie, nie wierzę, idealnie. Brawo, kocham cię, kocham cię. Normalnie można popcorn zajadać. Ej, nie zdążyłem powiedzieć, że wszyscy, którzy mnie słyszą, mogą się bronić. Pirożelku, możesz schować się dalej, a ja lecę szukać. Nie wierzę, ale go wyjaśnię z tego kilofa. Okej, okay, lecimy dalej. Nikogo? Nikogo. Ja myślałem, że to będzie dla niego cięższe, że w ciągu 30 sekund się nie wyrobi, a on od razu w 2 sekundy wyjaśnia typa. Ej. Dobra, tam sobie Pirożel biega, niech sobie biegnie. Tutaj zobaczmy za parawanami. Chyba, nie, nikogo nie było, ale nie wiedziałem, że można... Ej, halo, proszę stąd wyjść. Witam, dzień dobry. Grałeś w Simon Movie? Czekaj, czy mi się wydaje, czy my już mieliśmy ze sobą w dzisiejszym odcinku do czynienia? Mieliśmy, nie? Czy ty masz mojego skara? Grałeś w Simon Movie? Okej. Okay. Farel mówi, podnieś to. Farel mówi, oddaj Rift to go. Farel mówi, podnieś beczkę. Farel mówi, oddaj beczkę. Farel mówi, podnieś Rift to go. Oddaj Rift to go. Smarcik, smarcik. Dobra, w takim razie idziesz za mną. Chodź. Znajdziemy ci jakiegoś przeciwnika na kilofy. Albo inaczej, nie będziemy walczyć na kilofy. Będziesz odpowiadał na pytania. Czy ktoś stoi tutaj za tą kurtyną? Wodną. Jest ktoś czy nie? Nie ma. No, miałeś szczęście, nie ma. Idziemy dalej. Ja będę zadawał ci pytania i zobaczymy, czy odpowiesz na nie. Czy ktoś znajduje się tutaj za kurtyną wodną? Jak sądzisz? Dokładnie, nikogo nie ma. Okej, idziesz dalej. Przeżywasz.
Dobrze ci idzie. Okej. Czy po przekroczeniu tych drzwi ktoś tutaj w tym pomieszczeniu będzie? Te pomieszczenie jest małe. Będzie czy nie? Będzie, tak? Okej. No to zobaczymy. Pamiętaj, że ryzykujesz swoim życiem. Szukamy, szukamy. Jeżeli kogoś znajdziesz, możesz mi wskazać. O, to ty. Dobra, już myślałem, już miałem strzelać, przyjacielu. Nikogo nie ma i... No niestety... Game over, Bakuś. Byłeś dobrym kompanem, ale te pomieszczenie równo z tymi drzwiami się kończy. Oj, nie wiem, gdzie możecie być, mordeczki. Coś tutaj chodzi. Pirożelku, kochany. Jesteś dobrym kumplem. Dużo razy udało ci się dzisiaj przeżyć. Więc wiesz co? Pójdziesz ze mną znaleźć ostatniego zawodnika i się zmierzysz z nim na gołe klaty. Dobra? Jesteś gotowy na to? To let's go. Nie mam pojęcia, gdzie oni mogą być. Kompletnie. Przecież to jest małe pomieszczenie, to gdzie on jeszcze jest? Jakiś gościu. O, jest. Masz? Mam. A, tu jest. Dzień dobry panu, dzień dobry. Zapraszam. Okej, moi drodzy przyjaciele. Niestety, czy też stety, będziecie się musieli zmierzyć na gołe klaty. Pokaż klatę. Jak u pirata, a pod spodem wata. Dobra, to co, jesteście gotowi? Ja zajadam popcorn, a wy bierzcie się do dzieła. Let's go! O 1000 fałdolców bitwa. No zobaczymy. Zobaczymy, kto używał bandaży, kto pił Jack Jaga, może znalazł na ziemi, nie wiem. O, pirożel, no i gratulacje, moi drodzy państwo. W wielkim stylu wygrywa pirożel dzisiaj. Przeszedł 3 challenge, wyjaśnił 2 typów. Wow, po prostu niesamowity gracz. Moi drodzy, ja dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I nie zapomnijcie sprawdzić, czy kod Farel w sklepie Fortnite wam się nie zresetował. Ja dziękuję wszystkim moim wspierającym za wsparcie. Kocham was, trzymajcie się. Hej!